Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak. Dzisiaj zapraszam Cię na kolejną terapię dźwiękiem mis tybetańskich i tym razem zrobimy coś innego. Będziemy instalować nowe przekonanie albo umacniać to przekonanie w Tobie, jeżeli tylko trochę zgadzasz się z tym przekonaniem. Oto dzisiejsze przekonanie. Moje ciało jest piękne i zdrowe. W czasie dzisiejszej terapii możesz stanąć przed lustrem, patrzeć sobie prosto w oczy i po prostu powtarzać. Moje ciało jest piękne i zdrowe. I pozwól sobie odczuwać wszystko, co tylko przyjdzie do Ciebie. Nawet jeżeli będą to nieprzyjemne uczucia, sprzeczne uczucia, zauważ je, przyjmij, podziękuj, że są, że się Tobą opiekują i powiedz im, że teraz już mogą odejść. Znowu powiedz kolejny raz, moje ciało jest piękne i zdrowe i ponownie odczuj, cokolwiek czujesz. Zaczynamy. Moje ciało jest piękne i zdrowe.
Dziękuję. Bardzo ciekawa jestem Twoich odczuć, Twoich wrażeń odnośnie dzisiejszej terapii dźwiękiem mis tybetańskich. Ja poczułam się wzruszona i pojawiły się łzy w moich oczach. Pojawiły się także takie wewnętrzne emocje. Trudno mi powiedzieć, jakie łzy. Zwykle mogą być łzami radości albo łzami spowodowanymi smutkiem. Być może, że w czasie dzisiejszej terapii zaczęłam odczuwać te dwie emocje najbardziej. I one się mieszały naprzemiennie ze sobą. Ciekawa jestem Twoich odczuć. Proszę, daj mi znać w komentarzu pod tym wideo, co odczułaś, co Ci przyszło do głowy, z czym chciałabyś się podzielić. I korzystając z okazji, zapraszam Cię też na 5-dniowe, całkowicie darmowe wyzwanie Buduj swoją moc. Jeżeli w Twoim sercu kryje się pragnienie dalszego rozwoju, to zapraszam Cię na wyjątkową podróż. Jest to 5-dniowe wyzwanie Buduj swoją moc. To nie tylko szansa na odkrycie swojej autentycznej siły i potencjału, ale także możliwość uzdrowienia ran, które tkwią głęboko w Twojej relacji z matką. W opisie tego wideo znajdziesz link do zapisania się na to wyzwanie. Dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Mówiła Barbara Łukowiak.